Tam jest mój save, który zagrywam, ale wiecie co, jak? W wersji na PlayStation 1 pierwszy poziom się inaczej nazywa. Oryginalnie ten poziom się nazywał The Woods of Light, ale w tej wersji to się nazywa The Clearing. I portale są niebiesko-żółte, one pochodzą z wersji Nintendo 64. W wersji PC i Dreamcastowej i oczywiście w wersji... Nie, w wersji... Dreamcastowej i PC-towej portal jest taki żółty cały. A w wersji Revolution to jest praktycznie... Kurde, coś mi brzęczy w tej fucking słuchawce prawej. Nie wiem, czemu, jakby tam jakaś pestka była lub kamyczek. Ale cóż... W wersji Revolution są czerwone portale. To wszystko. To wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Tutaj nie możemy pływać pod wodą, ale to nie oznacza, że nie możemy w ogóle pływać pod wodą w grze, ponieważ można sobie pływać w poziomach, gdzie można pływać. Ale oczywiście Ubisoft Shanghai się zajął tym portem i oryginalnie ten port ja wyzywałem, chyba. Wiem, że ten port był nielubiany, jest nielubiany przez większość fanów Raymana 2, ale ja szanuję ten port za to, co zrobili na Play 1, ponieważ szczerze... Gra wygląda bardzo ładnie, nawet na Nintendo 64, ale oczywiście Play 1 by tego nie mógł ogarnąć, plus niektóre poziomy zostały wykasowane, ale za to mamy poświęcenia w formie, mieliśmy poświęcenia, ale za to mamy ekskluzywne pokazówki, dubbing i ogólnie troszeczkę oryginalnie nowo wyglądające poziomy. I to brzęczenie w słuchawce będzie mnie wnerwiało do dziś, do końca tej sesji. W ogóle sprawdzam, jakie będzie audio, czy nie będzie desynku. Jak będzie, to well, spróbuję to zrenderować, ponieważ na Revolution, jak się to zdesynkowało, to ja się po prostu poddałem, ponieważ nie chciało mi się Revolution drugi raz nagrywać. Wszystko z powodu tych hub worldów, których ja bardzo nie lubię, ponieważ te hub worldy to są, kurde, najgłupsze rzeczy, które zostały dodane w grze. No i ten hub world... Nie taki level scale, który teraz mieliśmy, tylko po prostu zwykły hub world, gdzie jak w Banjo-Kazooie, no tak się pływa, sorry, X-em się pływa. W innych wersjach był przycisk na zanurzanie się i drugi przycisk był na odurzanie się. Tutaj tylko X-em wszystko robisz i analogiem lub strzałkami, jak nie masz analogu, ale chyba każdy będzie miał już w tej erze analog. Mówiąc o analogu, pogadajmy sobie o kontrolerze Matka z Mojo. To jest praktycznie kontroler Xboxa 360 przerobiony. Są oczywiście spusty, przyciski L1, R1, tak się nazywają na tym emulatorze. Utopię się w pierwszym poziomie, to w drugim poziomie to by nie było... Gdybym się tu utopił, to by było źle. O! Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Są przyciski play, przewiń do przodu, do tyłu, głośniej i niegłośniej, ponieważ pamiętajcie, to system androidowy zwykły, nie super OS ekskluzywny do Matka z Mojo, to jest tylko w Nvidia Shield TV. I ogólnie, jak to mogę powiedzieć, jest przycisk back, start, select, analogi 2 w stylu Xbox 360, strzałki, ale lepsze strzałki niż na tym Xboxie 360. To jest bardzo dobry kontroler. Se ustawiłem, że przycisk play to jest przycisk właśnie tego menu, które wam pokazałem, jak chodziło o opcje. A przycisk włączania kontrolera to wywalanie z emulatora ogólnie, więc tego przycisku by nie chcemy klikać. Oryginalnie mogę podłączyć kontroler playa trójki pod tą konsolę, ale przyciski L2 i R2 się źle rejestrują, więc no, nie możemy tego zrobić. Never ever. Reszta przycisków dobrze działa, oprócz L2 i R2. Po prostu zamiast trzymania się, jak trzymasz ten przycisk, to tak rejestruje się inaczej, że o, jakbyś rapid fire'ował. Czyli że strafowanie jest praktycznie niemożliwe na tym moim kontrolerze Play'u trójce. W ogóle ikonka Raymana nie jest aż tak ładnie zdetalowana jak w wersji PC-towej, Dreamcastowej lub wersji na Play'u dwójkę. Ale ona pochodzi z wersji Nintendo 64. Zimna Pepsi. Kocham zimną Pepsi.
Oto robo-pirat, który śpi dalej. On dalej śpi. Tutaj byłoby super fajna sekcja na Revolution, tylko w Revolution, a tutaj byłaby jaskinia w wersji pecetowej. Nie gramy ani pecetową, ani w Dreamcastową, ani w Revolution, więc nie mamy ani jednego. Wersja Dreamcastowa jest dla nas tego, że ona jest troszeczkę trudniej, jest chyba według mnie, ogólnie według fanów, najtrudniejszą wersją Raymana, ponieważ są ostre, ekstra przeszkody, które są niedostępne w innych wersjach. Na przykład tutaj na tych platformach, które już ominęłem, tersem na pajęczynie, jakby co? Start, X, to... tutaj by walczyłbyś tam z piratem. Wtyczka. Więc w wersji na Play 1 strafujemy R2. Ten przycisk się różni w każdej wersji. Oczywiście Z to jest w wersji Nintendo 64. W Dreamcastowej to jest LT. W wersji na Playa 2 to L2, a tutaj mamy R2. I tutaj są antytuny z Raymana 1. I co klatkę, w oryginalnych wersjach się to różniło. W wersji Dreamcastowo, PC-towo, Nintendo 64 co 10 klatek dostajesz upgrade życia. W wersji Revolution co 10 klatek mamy odblokowany bonus, gdzie jak go przejdziemy dobrze, to będziemy mieli upgrade życia. Tutaj co klatkę dostajemy upgrade życia. Co ja bardzo lubię nawet. Lasery są niebieskie w innych wersjach. I ten robo-pirat miał inny kolor chyba w wersji pecetowej. Dawno grałem w wersję pecetową. Ale cóż. Rayman biegnie! Idziemy teraz ratować Lee. Jesteśmy teraz w tej sekcji. I to jest ostatnia sekcja w wersji na PlayStation 1. W wersji na... wszystkie inne konsole. Jeszcze byłaby jedna ekstra sekcja. Ale ponieważ ta sekcja jest zbyt skomplikowana dla procesoru PlayStation 1, to... albo zbyt skomplikowana dla Shanghaju do zemulowania, to mamy to, co mamy. I ciekawe, czy mogę ten poziom 100%ować, ponieważ wiem, że mogę parę poziomów 100%ować, kiedy się staram, ale się poddaję w jednym momencie. Ta sekcja jest taka sama, tylko że w Revolution tutaj ta sekcja jest strasznie zielona. I z tego, co ja pamiętam, w wersji na Nintendo 64 albo w wersji Revolution, nie pamiętam dokładnie, chyba to było w wersji na Nintendo 64, te bomby na ciebie lecą tylko wtedy, kiedy zniszczysz pierwszy plaster tam na tej maszynie. I w ogóle też możesz prawą analogię strzelać kulkami siły i energii. I w przeciwieństwie do wersji Revolution, gdzie mi zawsze ten płyn, ten kwas przypominał Salt Storm Brew, ten płyn mi przypomina, kurde, wywar z Wunsch Punch. Tak jest, panie i panowie, polski gamer się nasiągnął Wunsch Punch. Czołówka tej kreskówki była wyrąbista. Pamiętacie, kiedy Polska się starała z czołówkami? Kiedy się starała z dubbingiem? Szczerze, to może troszeczkę brzmieć... To za nie może brzmieć... Może mieć dużo ignoracji, ponieważ praktycznie rzadko polskich dubbingów oglądam. Ostatnia polska... Polski dubbing byle czego to... Ostatni polski dubbing, który ja oglądałem, to był Transformers Robots in Disguise. Sezon drugi. Ogólnie sezon trzeci już leci. W Kanadzie! Jeszcze daty emisji amerykańskiej nie ma. Ponieważ... Robots in Disguise ma katastrofę, jak chodzi o... wiecie, emisję w Ameryce. Wszystkie inne kraje będą mieli tą serię, zanim Ameryka będzie miała sezon trzeci ogłoszony. Mówiąc o Transformerach, zanim powiemy o Transformerach, fabuła tutaj jest taka, że Rayman nie ma wystarczająco dużo sił na pokonania piratów. Lee niestety nie może aż tak mocno pomóc, ponieważ serce świata zostało zniszczone. Więc musimy teraz budzić Polokusa,
zdobywając tylko 4 maski. Ona nam da teraz srebrnego lumka, który nam pozwoli używać fioletowe lumy. I to wszystko. Będziemy teraz szukali 4 maski Polokusa. Na pewno będziecie mówili, że o gamer, teraz nie masz... Czemu nie tłumaczysz tak dobrze fabuły? To jest ponieważ to jest Rayman 2. Każdy grał w tą grę, każdy Polak o tej grze słyszał, wiedział, albo oglądał jakiś let's play. To nie jest taka gierka, która jest totalnie nieznana w Polsce. Jak nie miałeś Raymana 2 na peceta, byłeś nikim. W mojej dzielnicy na przykład tak było. Musiałeś mieć przynajmniej wersję na Playa 1 i tylko jedna osoba tą wersję miała. I ja. Oryginalną wersję. Mój kolega miał spiraconą wersję, więc walić go. Teraz gram w spiraconą wersję, więc walić mnie. Ale cóż. Albo masz Raymana 2 na peceta, albo masz Kangurka KO. Jak nie masz ani Kangurek KO, to była taka przepustka wybaczalna o bycie cool, jak chodziło o gry na PC. W ogóle Kangurek KO też jest na Dreamcasta i też to mogę zemulować. Ale kurde, kontrolki są zrypane na Dreamcastie, więc no thank you. Plus wersja Dreamcastowa ma pająki. Plus wersja na PlayStation 1 tej gierki. Trochę zmieniłem temat, gadamy o Kangurku KO i tak teraz wracamy na Raymana 2. Ale Rayman 2 na PS1 to jest jedyna wersja, gdzie możesz pokazówki wyłączać. Coś, co było niemożliwe w innej wersji. Więc oto będzie koniec Czarodziejskiej Polany, ponieważ tutaj się poziom kończy. Ponieważ limitacje graficzne pamięci. To teraz nie ma sensu, ponieważ w cartridge miał mniej pamięci i Rayman na Nintendo 64 lepiej chodził, lepiej wyglądał. Ale cóż. Wracając do Transformersów, Transformers Combiner Wars, ta animacja od Machinimy, to jest najgorsza rzecz od Transformers Energonu. Energon jest lepszą serią niż Combiner Wars. I byłem wczoraj szokowany, kiedy mi to w końcu weszło do głowy, że o cholera, Energon miał bardziej wybudowaną fabułę, nawet że była szajsko opowiedziana. Troszeczkę interesujące postacie i ogólnie lepsza seria to była niż Combiner Wars. Ale na pewno 99% youtuberów, którzy mnie oglądają, nie wiedzą o czym jest nawet Combiner Wars.